Mateusz Kaniowski, MMA.pl, a razem ze mną jedyny silniejszy na polskim YouTubie, Stifler. Siema. Witam serdecznie. Skąd taka siła? Geny. Nie geny, ja widziałem cię wcześniej, widziałem później wypracowane. 135 jest przy 93 kg, ale to jest teraz nieważne. Odwracamy się od tematu dzików, wracamy do walki. Ile będziesz lżejszy od Popka? Nie wiem, ile Popek będzie walczył, nie? Ważył. Ja będę ważył około 95 na pewno, nie? No i pytanie, czy to nie jest za mało? Popek będzie ważył około 115, tak minimum. No może być za mało, no ale przy takiej wadze czuję się najlepiej, bo ja tak zaczynałem od 86, no bo sobie tak zrobiłem mega rzeźbę, jak jeszcze nie było w ogóle tematu walki, nie? Potem nagle tak padł ten temat walki, no i wtedy musiałem szybko tyć, nie? No i patrzyliśmy przy jakiej wadze, do jakiej walki jeszcze mogę tam tak być taki świeży i ruchliwy, nie? I mieć tam szybkość, no i wyszło jako 95, nie? A czy ty w ogóle się interesowałeś kiedykolwiek sportami walki? Bo wiadomo, jesteś, można być półkulturystą, tak? No. No właśnie i... Czy to jakoś miało takie właśnie znaczenie, że na przykład interesuje się kulturystyką, sportami walki, sportami siłowymi? Nie, w ogóle ja w ogóle żadnej walki MMA nie widziałem. Widziałem tylko Pudzian Najman. No i to na Fame MMA. Nie, no wkręcasz. No tak, no taką całą tak. No, gdzieś jakieś tam urywki mi się włączyły, nie? A tak obejrzałem w telewizji tylko Pudzian Najman. Na żadnej gali nie byłem, tylko Fame MMA. No dobrze, to z jakiego powodu ty teraz wychodzisz do oktagonu Fame? No dla Fame'u i pieniędzy. Oczywiste. Czyli odpowiedź jest prosta i szybka, ale no nie interesuje cię MMA, a jak wiemy Popek pierwsze swoje walki miał bodajże w 2007 roku, jeżeli dobrze pamiętam, albo w 2009, czyli kupę czasu temu. No tak. No i dochodzi do tego, że on będzie doświadczony, on wie co ma robić, a ty widziałeś tylko walki Fame MMA. No tak, no wiadomo, że ja tutaj nie jestem faworytem tej walki, nie będzie mega ciężko, no ale no co zrobić, nie? No taki, no zrywal z większym fejmem by się nie trafił, więc musiałem wziąć tę walkę. No dobra, to od podstaw. Ile już trenujesz? No około 2 miesięcy. Jeszcze raz? Około 2 miesięcy. 2 miesięcy. No to niedługo jak Popek trenuje około 13 lat. No nie za długo. I jak ci idzie? Zajebiście. Tak odpowiada każdy zawodnik fejmem MMA. Jak ci idzie? Znakomicie. Dlaczego znakomicie? No uważam, że, znaczy, ja myślałem, że to będzie lżejsze, nie? Że w ogóle, że nie będę się tak męczył, że to będzie takie bardziej takie fajne, no ale nie jest, no ale no, okazało się, że mam siłę, no jestem szybki i powinno być dobrze. To jakie strony masz według ciebie lepsze od Popka? Kurde, ja nie wiem, w ogóle nie widziałem żadnej jego walki, nie wiem, jakie on ma mocne strony, nie słyszałem, że jest mocny w parterze, nie? No to na pewno będzie, no bo tego się nie da nauczyć, nie? No, Balało Świecińskiego chociażby. No nie wiem, czy jakie będę miał jakieś lepsze strony niż on, no wydaje mi się, że kondycja i szybkość, nie? No jest naturalne, no bo on jest większy, no i więcej waży. A siła sama? To, no Popek jest, no masakrę, nie? On ma mega siłę. Ja mówię dlatego, że właśnie wiele osób powiedziało mi, ale Stifler jest silny, jest mistrzem UWK, ale nikt z nich nie widział, że Popek brał 200 na klatę jeszcze niedawno. Tak? A to nie wiedziałem nawet. No, są filmiki w internecie. No. No dobrze, po ludzku, teraz tak czysto już nie mówimy o walce, ale o emocjach. Czy ty się boisz Popka? Znaczy, no na pewno, to jest naturalne, że wiesz, no, jak ktoś przed debiutem się boi, nie? No tym bardziej, że... Ja się nie pytam o debiut, ja się pytam, czy się boisz Popka, patrzysz na jego twarz i czy się boisz? No czuję mega respekt. Patrzysz na blizny i myślisz? O kurwa. ale to jest taki strach, który cię motywuje, czy to jest taki strach, że sobie czasami myślisz, kurde, może ja źle zrobiłem, że podpisałem walkę? Nie, tak nigdy nie wiedziałem, że, no, że po prostu, że to jest moje przeznaczenie, by wziąć tę walkę, no i jestem pewien, że wypadnę dobrze. No jestem tego pewien, nie? No może nie wiem, czy wygram, tego się nie da przewidzieć, no jestem pewien, że wypadnę dobrze. Ale ja widziałem, jak w jednym wywiadzie dla innej strony powiedziałeś, że wyjdę do wywiadu po walce, jeżeli będę w stanie. I to no. Powiem ci, że to nie jest zbyt dobra spekulacja, jeżeli zawodnik sam mówi już coś takiego. No może tak być, ale nie będzie, no bo przed tym, zanim wzięłem walkę, byłem u wróżki Oriany, u mojej wróżki. Ona mi zawsze wszystko mówi, wszystko mi przypowieduje, nie? I powiedziała, właśnie spytałem o te, czy będą jakieś trwałe urazy, powiedziała, że nie. No. Ale zapytałeś, czy wygrasz? Tak, ale tego to jest hazard i tego się nie da przewidzieć, tego karty nie powiedzą. To co ci jeszcze powiedziała wróżka? No, że tą walką osiągnę wszystko, co chcę. Czyli fame, sławę i pieniądze. Tak. No dobra, masz Wojtka Gole na nocy wytytułowanego. Jak będziesz walczył razem z Wojtkiem w tym momencie? Jeszcze raz? Będziesz walczył razem z Wojtkiem, z jego siłą? Aha, że on mi pomoże, tak? Tak, no bo on ma dobre ruki. Bardziej żartobliwie, ale bez żartów. Kasia powiedział mi, że jesteś pacyfistą, czy to prawda? No tak, no znaczy ja nie lubię przemocy takiej na przykład na ulicy, coś tam się nie bije, nie? A biłeś się kiedykolwiek na ulicy? Nie. Nigdy w życiu? Nigdy. Znaczy raz w podstawówce, nie? Czyli nigdy już nikogo nie uderzyłeś pięścią w twarz, ani kopnięciem? No tylko na tych treningach, treningi, sparingi, nie? Kurczę, naprawdę daleka droga przed tobą, jak patrzymy na Popka Monstera, który, wiesz, tu wygląda jak zabijaka, szramy na całą twarz.
No. Widziałeś kurs na siebie? Właśnie 4, ja myślałem, że będzie około 9-10, jest 4,75. Ale to i tak jest minimalny. Tak? Aha. Czyli no dałoby się 1,02, ale no bez przesady, no jednak no, ludzie trochę... 1,15. No, to jest taki sam na kasjusza. Czyli ja mam taki sam kurs jak Lupa, też 4,75. Czyli możesz zrobić niespodziankę. No. Każdy może, to jest MMA. A nie korciło cię, żeby obejrzeć jakiekolwiek walki Popka? Nie. No wolałbym, żeby nie wiem, mi to pomieszało w głowie. Nie, wystarczy, że mój trener oglądał. Ale wiesz co? Myślę, że akurat mogłoby to zadziałać w drugą stronę, bo Popek wygląda bardzo groźnie, ale umówmy się, w swoich walkach nie prezentuje się tak, jak wygląda. Wszystkie ostatnie walki oprócz hardkorowego koksa to walki przegrane. Tak? No to może powinienem je zobaczyć. No tak, chciałem ci to zasugerować między wierszami, nie mówiąc wprost. No to zaraz pooglądamy. No na przykład walczył ze Strachem Oświecińskim, kojarzysz? No tak. Walka wiem, że przegrał, tak? Tak, ale przegrał tylko przez kondycję. No. Jesteś dużo młodszy i też masz dużo lepsze warunki fizyczne. Co w ogóle poczułeś, jak zobaczyłeś Popka dzisiaj, bo przy mnie się witaliście akurat? Znaczy, ja widzę, że on lepiej wygląda na przykład niż wygląda, nie wiem, tam miesiąc czy dwa lata temu, na przykład na tych nagrywkach, nie? No, że no, jest taki chudszy, nie wiem, lepiej zbudowany. No ale spoko, nie? Nie ma jakiegoś takiego mega strachu, że nie wiem, zda się zesram czy coś tam. Będzie spoko. Ale podszedł do ciebie, sam cię wybrał z tłumu, przyszedł się przywitać, to duża klasa. Bardzo fajnie, no. A w jego oczach widzisz jakiś gniew, jakąś taką irytację? Co w ogóle widzisz w jego oczach, bo ja... Miałem okulary. Też masz okulary, żeby maskować ewentualnie. Znaczy nie, no ja lubię nosić okulary. Dobrze, czyli nie wiadomo, co widziałeś w Popka oczach, ale jak go zobaczyłeś, jesteś w niego dużo wyższy, no bo nie ukrywajmy, masz dużo lepsze warunki fizyczne, co sobie pomyślałeś? Znaczy ja myślałem, że on będzie jeszcze niższy, nie? Bo mi tam powiedziano, że ma 1,80 m i a tak wydawał się trochę wyższy, na przykład jak teraz szedł, nie? Przygotowałeś jakieś smaczki na konferencję prasową? Nie, idę na żywioł. Czyli co, możemy się spodziewać dymów w twoim wykonaniu? Nie, no ja jestem osobą niekonfliktową. No właśnie też to słyszałem i na to się zastanawiam, co ty tu w ogóle robisz? Robię fame. Na którą walkę oprócz waszej czekasz najbardziej z tej całej karty? Krycha, no bo z Krychą się dobrze trzymam. Kasiusz Lupa jestem ciekawy. Bo chyba te dwie. Przepraszam? Chyba te dwie właśnie. Kasiusz czy Lupa, bo Lupę też znasz. No jeżeli to ma być K1, no to wiadomo, że Kasiusz. Czyli trochę jednak znasz się na tych sportach walki, tylko tak udaje. No na tych fame ma tak, no bo śledzę, nie? A fame ma kto by wygrał? Jeszcze raz. Gdyby to była walka fame ma, to wygrałby? No mi się wydaje, że tutaj Lupa miałby 60% szans. Czyli byłby faworytem jednym z no. Lekkim da. A w drugim starciu, który wymieniłeś, Krycha Szewcu? No mi się wydaje, że niestety wygra Szewcu. No to fajnie, że wierzysz w swoich kolegów. No. A sparowałeś kiedykolwiek z Krychą? Właśnie ostatnio miałem, w grupie mieliśmy takie treningi, a to bardziej były takie na podłodze, nie na macie. W parterze? No, i jak ci szło? Mi dobrze. Właśnie, podstawowe pytanie, których nie zadałem. Parter czy stójka? No ja się lepiej czuję w stójce. A w parterze? Jak idzie? Też dobrze. No wszędzie idzie dobrze, wszędzie idzie dobrze. Po co ja te pytania, słuchajcie, zadaję i się staram? Dobrze, skoro oglądałeś tyle walk, która według ciebie w historii Fame MMA była najlepsza? Znaczy tak sportowo to chyba Hasan Wiebiór była taka, że był taki wysoki poziom, nie? Jak w UFC na przykład, nie? A taka... Chyba ta. Tak pierwsza, która mi na myśl przyszła, no to ta. Jestem ciekawy też, z kim ty w ogóle trenujesz i w jakim klubie? W Ankosie i moim trenerem jest Paweł Korowczyk. Wow, czyli zaczynasz od wysokiego A. No, najlepszy klub w Polsce. I mają już jakiś pomysł, jak obojeżdżyć Popka? Znaczy, no mój trener ma. Trochę zdradzisz? Nie. No i bardzo dobrze, że nie zdradzisz. Ale mniej więcej, gdzie ty widzisz, znaczy gdzie... Ach, ty znowuż nie widziałeś. Jakie są jego najsłabsze strony, chciałem zapytać, ale nie wiem, co mi odpowiesz. No mi się wydaje, że właśnie może być ta kondycja, nie? Czyli będziesz biegał dookoła oktogonu. Nie mogę powiedzieć, co będę robił. Dobrze, to na sam koniec mam pytanie od jednego z widzów na moim live'ie. Czy po ewentualnej... Bo wczoraj miałem live'a i widzowie zadawali pytania. I tu się rodzi jedno pytanie. Czy po ewentualnej wygranej będzie helikopter w ogniu? Dobra, no dobra, niech będzie, no będzie. Na środku oktagonu? Tak, no. Trzeba będzie to wyłączyć, słuchajcie, jak najszybciej. Bardzo dziękuję. Chyba, że chcesz czegoś pozdrowić. Pozdrawiam fanów. Pozdrawiam. Dzięki.